Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Darek, a wy oglądacie kanał Gruba Łuska. Dziś zapraszam was na noc, na trupka. Mam nadzieję, że coś wyjdzie, jakiś sandaczyk czy coś. Ale zanim dojedziemy na miejsce, które wybrałem, które już znacie z filmów, musimy złapać tego trupka, czyli żywca. No to idziemy. Do tego celu wziąłem ze sobą 4-metrowego bata, najtańszego, jaki jest po prostu dostępny w sklepie wędkarskim. Do tego mały spławik, malutki haczyk i 3 czerwone robaki. Nie mam pinki, nie mam białych, więc po prostu będę kroił te czerwone robaczki na malutkie kawałeczki, zakładał na haczyk i w ten sposób starał się złapać jakąś płotkę lub inną rybkę, która posłuży mi do późniejszych celów. I tak prezentuje się przynęta na haczyku. Rzucamy to do wody i czekamy na jakieś małe rybki. Szybki żywczyk. Mam 4 płoteczki. Malutkie, bardzo malutkie. Super na sandaczyka, nawet na wygorza. I miejscówkę wybraną. Płatka numer 83. Popatrzcie sobie, jak to wygląda, ładnie. Piękne miejsce, super. Tu zaraz będzie cień, jak tylko to drzewo zajdzie, tu zacznie się cień robić. Tu będzie troszkę mi chłodniej przede wszystkim, bo jeszcze ze 3 godzinki, nawet 3,5 będzie słoneczko. A jest dzisiaj porno, strasznie porno, bo jest 33 stopnie. W tym momencie jest 31, a już jest po 7. Więc zabieramy się z wędki. Zabieramy się z wędki, pokażę wam, jak ją uzbroję. Ale nie jak je uzbrajam, tylko jak są uzbrojone. Pierwszą wędkę sobie zaadoptowałem. Spinning, 4-gramowy spławiczek. Lekko dociążony. Nieduży haczyk na koniec. I na to malutka płoteczka, zapyszczek. Oczywiście martwa rybka. I rzucamy. Głębokości jest tu około 4-4,10. Ja daję grunt na 3,5. Zobaczymy, co się wydarzy. Niech sobie tam nad dnem lekko dryfuje i będę ją przerzucał. Nie daję żadnych widełek, niczego, po prostu wędkę kładę i zerkam cały czas na spławik. Co się dzieje, co się wydarzy. Zaraz pokazuję wam drugą wędkę. Druga wędka to wędka karpiowa, na niej spławik 12 gram, 2 świetliki, żeby był lepiej widoczny, bo jak widzimy, z drugiej strony świetlika nie widać i może się obrócić i mogę go po prostu w nocy nie widzieć. Oliwka i jeszcze na dzień mam stalkę z większym hakiem i większą potkę na to, bo może jakiś szczupak uderzy, zobaczymy. A na noc zmieniam na zwykły przypon z mniejszym haczykiem i na mniejszą poteczkę. I trzecia wędka, klasyka, karpióweczka, ciężarek ledkor, haczyk z pozycjonerem, 6 ziarenek kukurydzy i to ląduje w połowie tego kanału. Zasypię to kukurydzą. Myślę, że coś wiedzie. Jak nie karp, to leszcz. Patrzcie, taki malutki 50-taczek, ale sandaczyk. Udało mi się w nocy na trupka. Pierwszy sandacz na trupa w tym roku. Ha, piękna sprawa. Super rybka. Oczywiście wraca do wody, nie? Nie ma co z nim zlekać. Powiem wam tak. Już jestem zmęczony. Ha, pobrał mi taką ładną, dużą płotkę z 15 centów. Papa sandaczyków, papa, dziękuję. Uhu. Udało się złapać sandaczyka, bardzo się cieszę, ale nie mam żywca, mam żywca. Trupka żadnego, bo straciłem przy wyrzucie po prostu 2, które miałem dodatkowo. I została mi jedna wędka, jedna na karpia. Posiedzę jeszcze 15 minut i się zawijam. Ja jestem zadowolony, naprawdę, ale w porno jest cały czas duszno. I po prostu nie chce się człowiekowi siedzieć. Jeszcze jakby był ten żywiec, to może bym posiedział. Dlatego żegnam się z wami serdecznie, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia za tydzień. Heja!